Ja pierdziele, co to wyszło? Ja pierdziele. Oho! No nie wierzę w to. Kurde! Żeby był tylko cały. No i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Profesor Detektorysta. Tak jak widzicie, zmierzam na piękną łąkę w przepięknym krajobrazie ziem sandomierskich. Myślę, że będzie bardzo ciekawie, ponieważ te ziemie naprawdę obfitują w bardzo wiele przeróżnych przedmiotów, przeróżnych fantów z przeróżnego okresu. Mam nadzieję, że filmik będzie wam się podobał, a ja mam nadzieję, że znajdę coś bardzo ciekawego. Czy tak będzie? Trzeba się o tym przekonać. Także subskrybujcie ten kanał, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie ten film dla zasięgu. Dzięki wielkie i do pierwszego dołka. Na pierwszy rzut leci taki mały stopek ołowiu tylko, ale jest pierwszy kolorek wydziobany. Tutaj jest naprawdę fajne warunki do chodzenia. Takie fajne ścięte łączki, także super. No i ja coś tutaj widzę, moi drodzy. Coś tutaj mamy. A, klamerkę mamy. Patrzcie, kawałek klamerki, a takiej widać, że nieco starszej chyba. Będzie jakaś klamereczka. Zdobień tutaj jako takich nie ma. Chociaż sam jej kształt, no może sugerować, że nie była brzydka, a nawet całkiem ładna klamerka kiedyś. Fajny strzał. Pierwsza dzisiaj ciekawsza rzecz z ziemi wyszła. Zobaczymy, jakie będą kolejne. To, co teraz wyszło z ziemi, to będzie szok. Ja pierdzielę, jaki strzał. Ja pierdzielę. Ale to pięknie wygląda. Już wam to pokazuję. Oho, nie wierzę. Patrzcie na to. Jak to pięknie wygląda. Oho, no nie. Kurde, nie będzie cały chyba. Dobra, podejmujemy. Ja pitole, jaki kamień piękny tutaj jest. Ho, ho, ho. No nie wierzę, kurde, marzyłem o czymś takim. No może nie w takim stanie, nie do końca pełnym, ale tu będzie jakaś góra od całego sygnetu wielkiego. No na pewno to był sygnet. Ja pierdzielę, zobaczcie, jaki tu jest duży ten piękny niebieski kamień i to nie jest coś... To na pewno nie jest coś młodego, nie jest to nic współczesnego, jakiś bazarek. Kurde, przeczyszczę to i zaraz wam się włączę, ale kurde, strzał jest niesamowity. Ja pierdzielasz, słońce wyszło pierwszy raz od rana.
Patrzcie, kurde, jakie tutaj fajne zdobienia widać, jakie to jest masywne tak w ogóle. Widać, że to nie było byle co. Kurde, mi się łapy trzęsą, normalnie szok. O. No pięknie to wygląda. Zrobię wam zdjęcie, wrzucę na cały ekran, będziecie lepiej to wszystko widzieć. Bo tutaj te ostrości ciężko mi złapać, ale kurde, jak to pięknie wygląda. Ja pierdzielę, że też się cały nie zachował. To by był dopiero hit po prostu, taki strzał. Ja pierdzielę, niesamowite. Teraz wam tak, kurde, jak to teraz patrzę na to, to sobie tak myślę, kurde, kto to mógł nosić w tamtych czasach, bo to myślę, że minimum 300 lat to ma. No tak właśnie po tych zdobieniach sądząc, to naprawdę jest to bardzo stare, może nawet i starsze. Na bank nie powiedziałbym, że to jest, nie wiem, jakieś tam stuletnie na przykład. Chociaż no różnie to może być, no ale nawet jeśli... Kurde, kto to mógł kiedyś zgubić? Kto to mógł nosić? Taki sygnet piękny. Ja pierdzielę, no mega strzał teraz wyszedł. Ha! No super, kurde. Aż nabrałem jeszcze większej werwy do kopania. Dobra, nie przedłużam. Piękny strzał wyszedł. Lecimy do następnego dołka. No i wyskoczyła z dołeczka krągłość, ale to nie będzie monetka, będzie guziczek. Pytanie tylko, jaki to będzie guziczek. O kurde, goły będzie. Śliski, nawet ziemia się do niego nie przylepiła tutaj. O, tutaj nie będę teraz grzebać. Nie będę zdejmować rękawiczki, ale jeśli udałoby mi się to jakieś może sygnatury dojrzeć po wyskrobaniu tego, no to oczywiście wam rzucę fotkę z prawej strony, a jeśli nie, no to po prostu wiecie, że zwykły, płaski taki, o, guziczek. Zupełnie bez niczego. No szkoda. No ale jest guziczek z łóżkiem, także spoko. Zakopując dołek po guziku, jeszcze rzuciła mi się w oczy taka całkiem ładna ceramiczka, no taki kawałeczek. Nie jest ona zbyt stara, ale warto tutaj dopowiedzieć. Czy wiecie może, jak robiono zdjęcie archeologiczne Polski? No właśnie na podstawie ilości ceramiki na polach. Także jeśli tej ceramiki było naprawdę dużo, to taki archeolog, który był gdzieś tutaj, powiedzmy na terenie gminy, każda gmina gdzieś tam miała wydzielonego archeologa lub jeden archeolog robił kilka gmin, po prostu chodził sobie po polach i szukał ceramiki. I tam, gdzie ta ceramika występowała w większej ilości, to po prostu zaznaczał, że może być na przykład osada lub jakiś ślad osadniczy i tak dalej, i tak dalej. Z reguły tak to się właśnie odbywało, bo jak wiadomo, ile to by musiało być badań, takich naprawdę badań konkretnych, żeby to potwierdzić. No ale pamiętajcie, że w takich miejscach najczęściej może występować stanowisko archeologiczne, dlatego jeśli oczywiście chodzicie nielegalnie, ja w to nie wnikam, to musicie na to uważać, mieć w pamięci, bo mówię, można się łatwo przejechać. Można to sprawdzić w zabytek.pl, taka strona na internecie, lub przestrzennym zagospodarowaniu gruntów w gminie. Jak sobie pójdziecie do gminy, poprosicie o takie coś, to na pewno dostaniecie. Także pamiętajcie o tym, jako taką ciekawostkę wam dopowiadam w odcinku. No i oczywiście jak zawsze zachęcam was, moi drodzy, żebyście kliknęli suba, dzwoneczek, łapę w górę, napisali jakiś komentarz dla zasięgu, bardzo mi to pomoże w rozwoju kanału. Z góry dziękuję i lecimy dalej. Widzicie to kółko, czy nie widzicie? Pewnie nie widzicie. Tutaj jest, patrzcie. Kurde, to chyba nie będzie moneta. Jest chyba obrączka, ja pierdzielę, jest obrączka. No kurde. Ha! Pięknie, no kurde, kolejna biżuteria wpada z rutusem. No super. Ło, bo bym się tutaj wywalił. Mega, tutaj ma jakieś żłobienia. Odwrócę się tyłem do wiatru, bo bardzo piździ dzisiaj. Tak ona wygląda. Nie jest za duża, więc pewnie damska, raczej na pewno, no chyba że dziecięca ewentualnie. Tutaj ma takie żłobienia, zaraz to przetrzemy i zobaczymy wspólnie. O, tak to ona wygląda. Niech mi to wyostrzy, super. Teraz elegancko widać. No ładna obrączka, nie wiem czy to jest brąz. Miedź chyba by aż tak mocno nie spatynowała. No ale super, ja pierdzielę, ale mamy ładny strzał dzisiaj pierwszy.
Pierwszy naprawdę bardzo elegancki strzał. Super, kurde. Mega się cieszę. Lubię takie rzeczy kopać. Rzadko wychodzą, ale jak wychodzą, to cieszą niesamowicie. Dobra. No, jestem rozjuszony. Jestem ciekaw, co będzie w następnych dołkach. Bo tutaj naprawdę się fajnie chodzi. Sporo sygnałów, tak jak widzieliście trochę tutaj w przebitkach. Śmieci i tak dalej jest dużo. No, ale jak widać... I taki fancik się trafił, super. No i jest! Kolejny fancik. Super. Kolejny fancik i mamy guziczek. Mamy jakiś guziczek. O, jest tu cyferka. Dajcie mi chwilę. Czwóreczka jest. No i super, kurde, mamy jakiś guzik półkowy. Wygląda mi na carski. Ale czy taki jest, to nie mam pewności w każdym razie. No fajnie, kurde, taki nieduży ten guzik. Kopałem już takie guziki z cyferkami carskie, pułkowe, natomiast były sporo większe. Takiego małego z cyfrą jeszcze nie znalazłem. Ale też nie mam pewności, czy to jest carski, bo nie mam wystarczającej wiedzy na temat guzików. Tutaj specjalistą jest Łukasz Otłowski na Facebooku, guziki. A jak wpiszecie guziki Łukasz Otłowski, to jest grupa i tam gość naprawdę wie o guzikach wszystko chyba. No, a ja wiem tyle, że mam fajny guzik z czwórką, jakiś pułkowy. No i bardzo się z tego powodu cieszę, także super, kolejny fancik dzisiaj wyskoczył, bardzo mnie to cieszy i raduje, super, dobrze dzisiaj poszło, bo zaraz będę kończyć. Niedużo było fantów, ale był konkret, a ja wolę wykopać 2-3 ciekawe fanty niż na przykład 8 boratynek, także ja się cieszę zdecydowanie, super, jeszcze może coś wyjdzie, także zostańcie do końca. Słuchajcie, to już wszystko w tym odcinku, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście łapa w górę. No ale dzisiaj ten fancik naprawdę najciekawszy to był ta góra od tego sygnetu. Samo to oczko, kurde, jaki niesamowity strzał. Znalazłem ostatnio sygnet, no ale był bez oczka. No jakiś czas temu w sadzie. Tym razem oczko jest, całe zdobienie, no a nie ma tej obramówki tak na palec. No szkoda, ale do 3 razy sztuka, może za 3 razem wyjdzie po prostu cały piękny sygnecik. Jest to jakieś tam moje marzenie, żeby znaleźć taki właśnie stary sygnet, a marzenia się oczywiście spełnia, także prędzej czy później się to stanie na pewno. W każdym razie dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, jak zawsze. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że będziemy się widzieć w następnym odcinku już w piątek, także... Do następnego, trzymajcie się, cześć!